Witam Państwa na cotygodniowym przeglądzie rynkowym. Z tej strony Łukasz Stefanik, Fibonacci Team School. Tradycyjnie rozpoczniemy nasz przegląd od najważniejszych danych makro. Następnie przejdziemy do platformy, żeby omówić możliwe scenariusze na nadchodzący tydzień na głównych sześciu parach walutowych. Jeżeli chodzi o kalendarz, ten wygląda następująco. Poniedziałek, 6 lipca, tutaj już o godzinie 8 poznamy dane z Niemiec. Będą to zamówienia w przemyśle w dwóch ujęciach, w miesięcznym oraz rocznym. Następna godzina, na którą zwracamy uwagę, to jest 10.30, Euroland i indeks Sentix. Jeżeli chodzi o godziny popołudniowe, to tutaj godzina 16, indeks ISM dla branż pozaprzemysłowych Stany Zjednoczone. Wtorek, 7 lipca w nocy dane z Japonii oraz z Australii, tutaj dane nad ranem, godzina 6.30, będzie to stopa procentowa, ważne dane dla Australijczyka, który to w ostatnim tygodniu wybił nowe historyczne minima, jesteśmy najniżej od ponad 6 lat, do tej pary sobie przejdziemy w scenariuszach. Jeżeli chodzi o kolejne godziny, 8.00 to już w godzinach porannych dane z Niemiec, bilans obrotów bieżących, produkcja przemysłowa w dwóch ujęciach, miesięcznym i rocznym. Następnie 10.30 Wielka Brytania, tutaj mamy produkcję przemysłową oraz manufakturową, również w dwóch ujęciach, miesięcznym oraz rocznym. Natomiast jeżeli chodzi o dane popołudniowe, tutaj import, eksport, bilans handlu zagranicznego ze Stanów Zjednoczonych i 21. kredyt konsumencki. Środa, 8 lipca w nocy dane z Japonii, natomiast jeżeli chodzi o sesję europejską i amerykańską, tutaj brak odczytów, jedynie godziny popołudniowe 14.30, dane z Kanady. Czwartek, 9 lipca w nocy poznamy dane z Japonii oraz z Australii i już o godzinie 8 dane z Niemiec, będzie to import, eksport oraz bilans handlu zagranicznego. Natomiast ważna godzina 13.00, ważna godzina dla funta, będzie publikowana stopa procentowa, także tutaj spodziewamy się większej zmienności na parach z funtem brytyjskim. Natomiast jeżeli chodzi o godziny późniejsze, w tym dniu nie ma danych ze Stanów Zjednoczonych, jedynie dane z Kanady, godzina 14.15 oraz 14.30. Piątek, 10 lipca, tutaj zwracamy uwagę dopiero na godzinę 10.30, wtedy to publikowane będą dane z Wielkiej Brytanii, dane o wymianie międzynarodowej, import, eksport oraz bilans handlu zagranicznego. Jeżeli chodzi o sesję amerykańską, sesję popołudniową, tutaj dane ze Stanów godzina 16.00, będą to zapasy oraz sprzedaż hurtowników. Jeżeli chodzi o kalendarz, to będzie wszystko. Przechodzimy do wykresów. Pierwszy wykres, rynek euro-dolara, interwał H4. Tutaj cały czas widzimy, że kurs porusza się w szerokiej konsolidacji. Ważne będzie na pewno to, jak zakończy się referendum w Grecji, które odbywa się dzisiaj w niedzielę. Także to będzie na pewno ważna informacja i powinna ona wpłynąć na kurs euro-dolara w najbliższym tygodniu. Możemy tutaj wyznaczyć sobie linię po szczytach oraz linię po dołkach i mamy coś na kształt formacji trójkąta, taka bardzo szeroka konsolidacja, także tutaj wypadałoby poczekać na wybicie, żeby zobaczyć jakiś większy ruch trendowy. Może zejdźmy na niższy interwał, ponieważ tutaj możemy dokonać mierzenia ostatniej fali spadkowej i na tej fali wyznaczyć układ harmoniczny. Zauważmy, że rynek reagował w zeszłym tygodniu na mierzenie 61,8%, także w przypadku wzrostów na tej parze mierzenie 78,6% to będzie potencjalny punkt D układu harmonicznego Gartleya, także to są okolice 1.1330, jeden ze scenariuszy, tutaj na pewno zwracamy uwagę na zachowanie się ceny. Wcześniej oczywiście rynek ma tutaj przed sobą opór w postaci okrągłego poziomu 1.1200, tutaj wypada również mierzenie 50%, czyli połowa ostatniego ruchu spadkowego, na pewno również istotne miejsce. Oddalmy może wykres z powrotem na interwał D1. Co w przypadku, gdyby doszło tutaj do spadków, gdyby zostało wybite tutaj dolne ograniczenie tej szerokiej konsolidacji, wtedy będziemy mierzyć ostatnią falę wzrostową, czyli tą falę tutaj. Zauważmy, gdzie zatrzymał się kurs po otwarciu w zeszłym tygodniu luką. To było dokładnie mierzenie 78,6%. No i z racji tego, że rynek bardzo ładnie tutaj reagował na to mierzenie, to w przypadku wybicia dołem i kontynuacji tutaj spadków, mierzenie zewnętrzne 127,2%, czyli poziom 1,0650, będzie tutaj stanowił wsparcie. To będzie punkt D układu harmonicznego
motyla, czyli może zaznaczę ten układ, będzie on wyglądał w ten sposób. Także zarówno w przypadku wzrostów, jak i w przypadku spadków te dwa układy harmoniczne możemy brać pod uwagę. Natomiast co jeżeli doszłoby do wybicia tutaj z tej szerokiej konsolidacji górą, jeżeli rynek reagowałby na układ harmoniczny, natomiast później doszłoby do wybicia, wtedy zwracamy uwagę na mierzenia zewnętrzne i jednej z ostatnich największych fal spadkowych, tutaj mamy falę na ponad 600 pipsów, dokonujemy jej mierzenia i tutaj w przypadku wybicia zwracamy uwagę na mierzenia zewnętrzne, czyli pierwsze miejsce to jest mierzenie zewnętrzne 127,2% i drugie mierzenie 161,8%, dość odległe miejsca, natomiast w ostatnim czasie ta dynamika na parach z euro jest dość duża, te zmienności dzienne również są spore, także w przypadku takich ruchów na te mierzenia zewnętrzne zwracamy uwagę. Kolejny wykres, rynek GBP USD, interwał H4. Tutaj po wybiciu strefy przy 1,5700 może nam się rysować korekta prosta, czyli tutaj z falą AB, następnie nieco rozciągniętą falą BC i potencjalną falą CD. I wsparcie wynika z geometrii 1 do 1 i są to okolice 1,5545. Tutaj oprócz geometrii 1 do 1, czyli równości fali AB w stosunku do fali CD, mamy 50%, czyli połowę ostatniego ruchu wzrostowego na ponad 700 pipsów, także tutaj te okolice powinny stanowić dla rynku wsparcie. W przypadku, gdyby rynek odbijał tutaj do góry, ta wybita w zeszłym tygodniu strefa przy 1,57, ona powinna zgodnie z zasadą biegunowości stanowić dla rynku opór, czyli ta strefa zaznaczona tutaj kolorem różowym. Zauważmy, że tutaj wcześniej rynek również reagował na to miejsce, to są szczyty z 21-22 maja, także na pewno istotne miejsce. Gdyby jednak ta strefa oporu została wybita, to cały czas z perspektywy D1 musimy pamiętać o okolicach 1,59, gdzie rynek ostatnio zawracał, to jest 18 czerwca. Tutaj mamy 50 z interwału D1, jeżeli jeszcze bardziej oddalimy wykres, to jest dokładnie połowa ostatnich spadków od lipca ubiegłego roku, czyli całą falę na ponad 2500 pipsów tutaj mierzyliśmy. No i rynek zawrócił właśnie tutaj na połowie tego całego trendu spadkowego, także to na pewno powinno być istotne miejsce, okolice 1,5900. Natomiast gdyby doszło do większych spadków na tej parze, wróćmy na interwał H4 i strefa wsparcia tutaj wynikająca z geometrii 1 do 1 zostałaby wybita, wtedy zwracamy uwagę na kolejne mierzenia FIBO ostatniej fali wzrostowej, czyli tutaj tej na 750 pipsów, czyli mierzenie 61,8 oraz 78,6. Możemy również tutaj dokonać pomiaru ostatniej dużej fali spadkowej, czyli tutaj tej fali. I w przypadku, gdyby w przyszłym tygodniu ten ruch spadkowy był kontynuowany, to będziemy go również porównywać z tą ostatnią dużą korektą spadkową. I w tym wypadku geometria 1 do 1 wypada nieco poniżej okrągłego poziomu 1,5300, także również o tym miejscu tutaj musimy pamiętać. Kolejny wykres, rynek USDCHF, interwał H4. Tutaj cena bardzo ładnie reagowała na strefę oporu przy okrągłym poziomie 0,9500. Ta strefa dalej jest aktualna. Ona wynika z interwału D1 od dłuższego czasu. Tutaj wspominaliśmy o tym miejscu. Zauważmy, tutaj rynek odbijał już w marcu tego roku. Zobaczmy, że ta strefa przez długi czas była przez rynek trzymana. Po wybiciu mieliśmy testy od drugiej strony, zgodnie z zasadą biegunowości tutaj rynek odbijał i w zeszłym tygodniu mamy kolejne odbicie, czyli w dalszym ciągu ta strefa przy 0,9500 jest dla rynku istotna. Dodatkowo tutaj mamy mierzenie 38,2, to jest mierzenie całej ostatniej fali spadkowej na ponad 1000 pipsów, także również mamy wzmocnienie tutaj w postaci współczynnika Fibonacciego. Gdyby ta strefa została wybita, wtedy może przybliżmy wykres, będziemy zwracać tutaj uwagę na kolejne mierzenia FIBO. Zobaczmy, że 50 pokrywa się z okrągłym poziomem 1,5600, także to będzie na pewno kolejne istotne miejsce oporu. I następne 61,8 plus okrągły poziom 0,9700, czyli kolejne 100 pipsów wyżej. Ta strefa tutaj jest nieco szersza, mamy nieco większą niedokładność na 20 pipsów, czyli strefa od 0,9700 do 0,9720. Tutaj zobaczmy, że cena również w historii nam reagowała, także na pewno te miejsca będą stanowiły kolejny
opór. Natomiast wróćmy do interwału H4. Tutaj po ostatnich spadkach, po odbiciu się od strefy przy 0,95, rynek zaliczył ruch spadkowy na dokładnie 100 pipsów i znajdujemy się w tej chwili na wsparciu. Tutaj mamy strefę przy okrągłym poziomie 0,9400. Zobaczmy, że ona w historii wielokrotnie była dla rynku istotna, także w tej chwili no to jest miejsce wsparcia. Gdyby doszło do jego wybicia, tutaj możemy zmierzyć jeden z ostatnich ruchów wzrostowych, czyli tutaj tę falę, która rozpoczęła się 18 czerwca i będziemy zwracać uwagę na mierzenia wewnętrzne. Możemy również zmierzyć tutaj ostatnią korektę spadkową i jej zasięg przenieść na ostatnie szczyty. W ten sposób zobaczmy, gdzie wypada ta geometria. Są to okolice mierzenia 50%, także tutaj poziom 0,9320 powinien stanowić kolejne wsparcie w przypadku wybicia tutaj strefy przy 0,9400. W przypadku, gdyby spadki były większe, będziemy zwracać uwagę na zachowanie się ceny na kolejnych mierzeniach Fibonacciego. Kolejny wykres, rynek AUD/USD, interwał H4. Po dłuższym okresie tutaj konsolidacji, gdzie rynek wyraźnie poruszał się bokiem, mamy do czynienia z wybiciem dołem. Zobaczmy, że tutaj rynek respektował jeszcze przed wybiciem linię poprowadzoną po szczytach. Wybita została wielokrotnie testowana strefa przy 0,7600, także w przypadku odbicia to miejsce zgodnie z zasadą biegunowości będzie stanowiło teraz dla rynku najbliższy opór. W przypadku większej korekty cały czas ta linia poprowadzona po ostatnich szczytach. Do wyznaczenia oporów możemy jeszcze się posłużyć największym układem korekcyjnym, czyli cała ta ostatnia konsolidacja będzie dla nas największą korektą, czyli tutaj cała ta korekta na 250 pipsów. Zasięg tej korekty możemy przełożyć na ostatnie nowo wybite dołki i w przypadku jakiegoś większego odbicia ten układ będzie na pewno stanowił dla rynku opór. Natomiast co w przypadku kontynuacji spadków? W zeszłym tygodniu kurs znalazł się na nowych minimach. Oddalmy tutaj jeszcze wykres, zobaczmy, że cena nie była tak nisko praktycznie tutaj od 2009 roku. Z perspektywy D1 cały czas znajdujemy się tutaj w trendzie spadkowym. Jeżeli będzie on kontynuowany, to z największych układów korekcyjnych będziemy wyznaczali mierzenia zewnętrzne jako miejsca wsparcia. I tak patrząc na cały ten ostatni ruch spadkowy, jedną z największych korekt jest tutaj ta ostatnia na ponad 600 pipsów, także będzie to jeden z odcinków, z których będziemy wyznaczać mierzenia zewnętrzne oraz tutaj ostatnia korekta, ostatnia konsolidacja na ponad 200 pipsów. Z tego ruchu również możemy wyznaczyć mierzenia zewnętrzne, także przybliżę tutaj wykres. Pierwsza fala, która nas interesuje, to ta tutaj na ponad 600 pipsów, dokonajmy jej mierzenia zewnętrznego. I tak w przypadku kontynuacji spadków, pierwsze miejsce, które nas interesuje, poziom zewnętrzny 127,2% i to są okolice 0,7360. Dokonajmy również mierzenia tej drugiej, mniejszej fali wzrostowej. Tutaj może zmienię kolor na niebieski. Tutaj zauważmy, że mierzenie zewnętrzne 127,2, ono wypadało na ostatnich dołkach, to były dołki z 2 kwietnia. To miejsce na chwilę obecną wydaje się być wybite, także najbliższe, na które zwracamy uwagę, to są poziomy 0,7450. Tutaj mamy mierzenie zewnętrzne 161,8%, także to będzie pierwsze miejsce wsparcia. Przechodzimy do kolejnego wykresu, rynek USDJPI, interwał D1. Tutaj cena w zeszłym tygodniu reagowała na strefę, o której wspominałem, poziom 122,00, strefa wsparcia wynikająca z zasady zmiany biegunów oraz geometrii 1:1 z poprzednim ruchem korekcyjnym. Zobaczmy, bardzo ładna reakcja ceny na ponad 150 pipsów, także widać, że w dalszym ciągu rynek tę strefę respektuje i będzie ona stanowiła w najbliższym tygodniu na pewno wsparcie. Z perspektywy D1 oporem dość odległym cały czas jest tutaj mierzenie zewnętrzne największego układu korekcyjnego, czyli tej korekty tutaj na ponad 600 pipsów. Mierzenie zewnętrzne 161,8%. Zejdźmy na niższy interwał. Na interwale H4 widzimy, że w ostatnim czasie cena nam tutaj konsoliduje. Bardzo ładna była reakcja na poziom 122,00, natomiast nie widać tutaj wyraźnego kierunku. Możemy dokonać tutaj dwóch mierzeń. Pierwsze mierzenie to jest ostatniej fali wzrostowej, czyli tutaj rozkładamy siatkę od dołków z końcówki kwietnia. Zobaczmy, że tutaj razem z okrągłym poziomem 122,00 mieliśmy mierzenie 50%. Zobaczmy, bardzo ładnie było ono testowane, po czym nastąpił dość spory ruch wzrostowy. Także tak jak mówiłem z interwału D1, to miejsce w dalszym ciągu stanowi wsparcie.
Gdyby doszło do jego wybicia, zwracamy uwagę na kolejne mierzenia FIBO, czyli 61,8 oraz 78,6. I oczywiście mamy na uwadze to, że kurs reagował na 50, także taki dość rozciągnięty w czasie układ harmoniczny możemy tutaj również zauważyć. W przypadku, gdyby doszło do jakichś większych spadków, mierzenie 78,6 to będzie punkt D potencjalnego układu Leonarda, a mierzenie 88,6 punkt D potencjalnego układu harmonicznego nietoperza, także długa fala XA, fala AB również, mała fala BC i potencjalna fala CD. W przypadku spadków taki scenariusz również bierzemy pod uwagę. Drugie mierzenie, które możemy tutaj rozłożyć, to jest mierzenie od ostatnich szczytów do dołków z ubiegłego tygodnia. I tutaj również zwracam uwagę na mierzenia zewnętrzne. Zobaczmy, że rynek reagował ostatnio na 38,2%. Także w przypadku wzrostów miejsce, które nas interesuje, to jest głębokie mierzenie 88,6 jako punkt D potencjalnego układu harmonicznego nietoperza. Także to miejsce również mamy na uwadze. Oczywiście wcześniej zobaczmy również mierzenie 61,8. Tutaj rynek reagował już dwukrotnie, także to miejsce również nie powinno być dla rynku obojętne. Tutaj mamy szczyty z 17 czerwca oraz z 24. To są okolice 124,36, także również na to miejsce zwracamy tutaj uwagę. Jeżeli zbliżymy wykres, możemy tutaj zauważyć jeszcze dodatkowe potwierdzenie. Zobaczmy tutaj ostatnią falę wzrostową. To może być dla nas fala AB. Zaznaczę ją kolorem niebieskim, fala AB, następnie tutaj spadki jako fala BC i potencjalna fala CD. Zobaczmy, gdzie wypada geometria 1 do 1, jest to dokładnie mierzenie 78,6, które grupuje się z ostatnimi szczytami, także na pewno no, to miejsce powinno być dla rynku istotne. Przechodzimy do ostatniego wykresu, rynek EURJPI, interwał H4. Tutaj pomimo dużej luki rynek reagował na mierzenie wewnętrzne 88,6, ostatniej fali wzrostowej, a wcześniej reagował na 38,2, to były dołki z 12 czerwca, także mieliśmy tutaj do czynienia z układem harmonicznym nietoperza, który bardzo ładnie wypalił dynamiczne wzrosty na ponad 370 pipsów. Natomiast w tej chwili oporem dla rynku jest strefa przy 137,00. Oprócz okrągłego poziomu mamy tutaj wybitą geometrię 1 do 1, zobaczmy korekta na prawie 400 pipsów. Ten układ został wybity na luce weekendowej i jego biegunowość stanowi teraz dla rynku opór. Jeżeli doszłoby do wybicia tutaj tej strefy, to będziemy mierzyć ostatni ruch spadkowy i zauważmy, gdzie tutaj nam rynek ostatnio reagował. To jest mierzenie 61,8%, poziom 138,20, może niedokładność tutaj kilku pipsów. Natomiast możemy takie mierzenie wziąć pod uwagę do wyznaczenia układu harmonicznego, czyli pierwsza reakcja na mierzenie 61,8 i teraz czekamy na mierzenie 78,6, czyli punkt D potencjalnego układu harmonicznego Gartleya, także w przypadku wybicia strefy i kontynuacji wzrostów to miejsce na pewno powinno dla nas stanowić opór. I w przypadku większych wzrostów cały czas pamiętamy tutaj o oporze przy okrągłym poziomie 141,00. Tutaj mamy mierzenie 61,8, ono wynika z interwału D1. Jeżeli oddalimy wykres, to tutaj mierzymy całą ostatnią falę spadkową na ponad 2300 pipsów i tutaj mamy mierzenie małe FI plus okrągły poziom 141. To miejsce powstrzymało umocnienie euro do jena, także w dalszym ciągu tutaj mamy opór. Wracamy do interwału H4. Co w przypadku, gdyby doszło do spadków? Tutaj możemy zmierzyć tą falę wzrostową, czyli tą po luce weekendowej, ponieważ mieliśmy tutaj spore wzrosty, to jest fala na prawie 400 pipsów, także również możemy dokonać jej pomiaru. No i zobaczmy, gdzie rynek wyhamowywał. To jest 50, czyli połowa całych tych ostatnich wzrostów. No i z racji tego, że rynek reagował na 50, no to jest to dla nas informacja, że sprawdzamy reakcję ceny na mierzeniu 78,6 oraz 88,6. To płytsze mierzenie będzie to punkt deformacji harmonicznej Leonarda, głębsze formacji nietoperza, także w przypadku spadków tutaj na te dwa mierzenia wewnętrzne zwracamy uwagę i oczywiście na okrągły poziom 134,00, gdzie rynek po luce weekendowej zaczął nam odbijać. Także zarówno w przypadku wzrostów, jak i spadków możemy mieć tutaj do czynienia z układami harmonicznymi. Pamiętajmy, że najważniejsza jest reakcja w punkcie D, czyli jeżeli rynek dojdzie do mierzenia 78,6 i w ogóle nie będzie tutaj widać reakcji, no to oczywiście takich pozycji długich nie będzie. Natomiast w
przypadku dojścia schodzimy na niższy interwał i obserwujemy reakcję. Jeżeli taka nastąpi, no to na pewno będzie to dla nas atrakcyjne miejsce do zajmowania pozycji. I to się tyczy wszystkich układów, które wcześniej omawiałem, wszystkich różnych formacji. Najważniejsza jest dla nas reakcja ceny w danej strefie wsparcia czy też strefie oporu. Jeżeli chodzi o możliwe scenariusze, to będzie wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam za tydzień na kolejny materiał wideo. Życzę powodzenia na rynku i pozdrawiam.